Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. To jeden z najbardziej prowokujących i przerażających filmów, jakie oglądałem. Film Civil War. Stany Zjednoczone rozpadają się. Wojna domowa i piekło. Citizens of America. People of the Florida Alliance. And the Western forces of Texas and California will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. Zaczynamy od przemówienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Offerman, no właśnie, głosi kolejne zwycięstwa nad rebeliantami. Jednocześnie chwali siły amerykańskiego narodu. A my w tle widzimy wojnę i zabijanie. Widzimy tak naprawdę współczesnego dyktatora. Trump, Putin, Kim Jong-un i inni. Tyrani z krwią na rękach. I to zanim jeszcze dowiemy się, że to właśnie on rozwiązał FBI i to on tak naprawdę zaatakował amerykańskich obywateli, zrzucając im na dachy domów bomby. And justice for all. Go, 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 go! God bless America. Reżyser Alex Garland na zimno, powiem Wam tak, ukazuje piekło wojny i stosuje jednocześnie bardzo mocny, zaskakujący chwyt scenariuszowy, bo nigdy nie dowiadujemy się, dlaczego ta wojna wybuchła. Reżysera nie interesują przyczyny. I to była dla mnie naprawdę zaskakująca wolta. Reżyser jednocześnie, to bardzo, bardzo ważne w tym filmie, nie staje po żadnej ze stron polityki czy wojny. Dla niego bez względu na przyczyny i stronę, wojna to piekło. Every time I survived the war zone. I'm worried about that girl and I'm worried about you too. USA jest tak bardzo pogrążone w tej wojnie, że w ogóle już zapomnieli, dlaczego walczą. Tak jak na przykład w takiej znakomitej, mocnej scenie z dwoma żołnierzami i snajperem, który na nich poluje. What's going on? You don't know what side they're fighting for. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Film skupia się na bezsilności świadków tego koszmaru, a świadkami tymi są dziennikarze wojenni. Trójka weteranów i młodziutka, żywiołowa jeszcze Jessie, uratowana przez Lee, kiedy zamachowiec samobójca zaatakował Gwardię Narodową podczas protestu. Ruszamy z nimi przez wojenną Amerykę pod ogniem snajperów i najemników, żeby odnaleźć prezydenta USA i może zdążyć jeszcze zadać pytania. Dziennikarze wojenni. Na pozór to wzór obiektywizmu i niezależności. DC is falling inside the month. Several insurgent groups are racing to reach the White House. Soon as DC falls, they'll turn on each other. My skupiamy się na Lee, zagranej znakomicie i niesamowicie wręcz przez Kirsten Dunst, bo to o niej tylko jednej wiemy coś więcej. Sięgamy odrobinę do jej przeszłości. To żywa legenda, fotografowała konflikty, wojny i śmierć na całym prawie świecie. Od dawna już jest znieczulona na przemoc i zabijanie, ale teraz powoli osuwa się na skraj wytrzymałości. I ta jej taka zmęczona, apatyczna twarz bez emocji i wyrazu. I to jednocześnie, mam przynajmniej takie wrażenie, taki hołd, wielki hołd złożony słynnej amerykańskiej fotografce Lee Miller,
Mamy tutaj nawet taką parafrazę jakże słynnego na cały świat zdjęcia Lee Miller w łazience Adolfa Hitlera. USA, dawna ostoja wolności i demokracji. Stany wojenne po raz kolejny toczą wojnę same ze sobą. A my widzimy kolejne właśnie stany rozkładającego się trupa Ameryki. I powiem wam, że to naprawdę wali po oczach. Naziści mordujący ludność, ekstremiści dyktujący prawo karabinem, żołnierze walczący z niewidzialnym wrogiem. Bardzo cenię Alexa Garlanda jako reżysera Ex Machina, serialu Devs, Anihilacji i powiem wam, że zawsze zmuszał mnie, że tak powiem, i prowokował do myślenia, tak na prawie 100%. Ale Civil War mnie zaskoczył, bo powiem wam, że złapał mnie za gardło i za flaki kilka dni temu i od tego czasu ciągle trzyma. Ja widz tak naprawdę wiem bardzo niewiele, ale widzę prawie wszystko. I to powoduje, że tak naprawdę do ostatniego momentu, do ostatniej sekundy filmu ten film właśnie trzyma za gardło. Reżyser naprawdę wiele zostawia naszej wyobraźni i domysłom. Wręcz idealnie to pasuje do takiej krwawej mgły wojny, kiedy wszelkie sojusze i polityka są tak naprawdę niejasne, niewiadome. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. To niby wojenny film drogi i dystopia, przyszłość, którą jakże łatwo sobie można wyobrazić dziś, tu i teraz. I na granicy, na przykład naszej granicy w ogniu, albo na każdej innej granicy. Oglądając ten film, czułem taką traumę i jednocześnie miałem wrażenie takiej brutalnej podróży, krwawej podróży do jądra ciemności. Znowu. No właśnie, ten film to w pewnym sensie niestety taka kolejna nowa epopeja, taka nowa apokalipsa. Czas apokalipsy według Alexa Garlanda. I Garland często nawiązuje do arcydzieła antywojennego Coppoli. I wizualnie, i scenariuszowo, i emocjonalnie. Te fantastyczne, a jednocześnie jakże porażające zdjęcia i kadry. Scena z anonimowym żołnierzem w krwawo-czerwonych okularach wbija w fotel, wręcz paraliżuje. I potem zostaje tylko taki naprawdę krzyk i skowyt. Dlaczego? There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? Pędząca akcja filmu przeplata się ze zdjęciami naszych fotoreporterek i to wojenne foto jest jakby takim, można powiedzieć, moim punktem widzenia, moim widza. Taka szalona, przerażająca, krwawa synkopa
wojny, zabijania i nieruchomych obrazów. I muszę wam powiedzieć, że niesamowite jest to ukazanie wojny. Jest to tak wręcz porywające, ekscytujące, momentami wręcz piękne, a przecież jednocześnie takie prawdziwe i uczciwe. Tak jak w pewnym sensie porażająca estetyka fotografii wojennej. A przecież Civil War nie ma w sobie nic właściwie z takiego filmowego, wojennego romantyzmu. Alex Garland wściekle wręcz atakuje tych, którzy próbują stać z boku, którzy stoją z tyłu i mówią: mnie to nie dotyczy. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. I'm guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Atakuje tych, którzy ignorują rzeczywistość i mówią: nie interesuje mnie polityka, nie interesuje mnie wojna, nie interesuje mnie zabijanie. Z jednej strony bardzo trudno ogląda się ten film, ale z drugiej jest to naprawdę niesamowite widowisko. Ale chyba udaje się Garlandowi to, co najważniejsze, czyli pokazanie tego, co może się stać, jeśli narodowe instytucje staną się puste i skorumpowane. Gdy rząd zaatakuje własnych obywateli, jak żołnierze obcego mocarstwa. Let's go. To ambitne, zaangażowane, porażające kino antywojenne, ale jednocześnie taka porywająca, ekscytująca epopea, która chwyta za serce. I paradoksalnie naprawdę znakomicie się to ogląda i przeżywa. Jak ktoś kiedyś powiedział, wojna w swoim koszmarze bywa piękna. Na 10 w skali kinomaniaka film, najnowszy film Alexa Garlanda, czyli Civil War, daje temu filmowi takie naprawdę mocne, porażające momentami 9 punktów. Widok samookaleczonych Stanów Zjednoczonych w strzępach i ruinach. Ten upadek narodu. Amerykanie nie chcą myśleć dziś, tu i teraz, bo mówią, że to u nich się nie zdarza. Nie zdarzyło. A ten film opowiada przyszłość? No nie wiem. Mam nadzieję, że nie. God bless you all and God bless America. Whoa!